Witam w kolejnym filmie, przypominam opcja pełny ekran Jednak y, postanowiłam, że coś nagram, bo oświeciło mnie, że ja jeszcze przed wyjściem myję głowę Z moje włosy jeszcze mokre Suszarki nie korzystam, więc one muszą dosknąć Dodatkowo jeszcze puściłam wykorzystałam czas pranie, tak, także będzie hałasować pewnie w tle Rozpakowałam resztę pakunków Aha, oczywiście opcja pełny ekran y, Rozpakowałam cztery ostatnie pakunki i jestem na czysto, jeżeli chodzi o rozpakowywanie w tych pakunkach na przykład zapachy Independent Warsu czy Independence Warsu, już nie pamiętam czy to jest Independent czy Independence Trzy yy, zapachy w większej ilości, 15 zapachów w mniejszej ilości, także w sumie 18 zapachów Jak dobrze liczę, to chyba pięć osób yy, zaznaczało, że bardzo chętnie by poznało wrażenia odnośnie tych zapachów W większych ilościach mam zapach, taki, chyba ma być jakiś taki kosmiczny Zapach, który jest z wiśnią, oraz zapach, który jest z kawą. W mniejszych ilościach różne z zapachy, z między bambusowe lasy, dwa zapachy z bananem, zapachy z śliwką, zapach z pożeczką, także różne. Natomiast one są w fiolkach i one są w takich woreczkach stronowych i są takie etykietki. I jakby większość rozpoznaję, natomiast nie wszystkie jeszcze rozszyfrowałam. Powiem tak, takie moje pierwsze wrażenia to wydaje mi się, że najlepiej byłoby potestować na przykład trzy zapachy, żeby mieć jakiś, że powiedzieć, ogląd na sprawę, żeby nie było też tak, że trafi akurat na nieudany zapach jeden i szybko skreślę, znaczy ja tak bym nie zrobiła, ale żeby po prostu nie zrazić innych, także wydaje mi się, że wybór trzech będzie chyba najlepszą opcją, bo pokażę różne, różne kwestie. Może zrobię także po prostu trzy różnego typu zapachy. Też z różnego przedziału cenowego. Bo czasami może być tak, że może będą te tańsze, będą na nie, a na przykład te droższe, bogatsze, będą na tak. Ciężko powiedzieć, może być kompletnie inaczej. Także na pewno jakby nie, nie wydam osądu na temat marki, yy, póki nie przetestuję większości. Wydaje mi się, że jeżeli bym potestowała np. połowę i w tej połowy nic nie znalazła intrygującego bądź też jakby nie zauważyła potencjału w tych zapachach, potencjału też pod kątem pomysłu, jakości, parametrów, różnych kwestii. Tu chodzi o to, że to nie musi być mój klimat, ale po prostu, żeby to było ciekawe, żeby to było dobre jakościowo, żeby nie było czuć taniości, żeby na przykład to było dobre parametrowo, żeby to się zmieniało. Więc różnego typu kwestie idę, wylosuję może jakiś jeden zapach. Będę co jakiś czas przypominała, że mam mokre włosy. Ja bym też filmik przewijał i nie trafił na tę informację i zastanawia się, czemu to tak dziwnie wygląda, więc, więc one są mokre, sobie dosychają, a ja będę o tym przypominać właśnie na wypadek przewijania. Potestowałam trzy zapachy, które są w postaci flakonów. Tak wyglądają flakoniki. Tutaj mam akurat kawę z kardamonem, ten zapach, który się nazywa ga. Galaxy, tak dobrze widzę. Ja po prostu coś, nie za bardzo mogę te napisy rozczytać, albo takie z światło nie wiem. Oraz właśnie tę wiśnie. Już pokazuję wiśnie. Natomiast y, powiem tak: moje pierwsze wrażenia są takie. Osobiście żaden z zapachów mną nie wstrząsnął, ale widziałam, że lepsze opinie odnośnie kawy ma ta druga wersja. Niestety ja w ogóle nie dojrzałam przy zamawianiu. Kawa jest generalnie udana, i biorąc u snek jakoś to jest dobry, dobry wybór. I te zapachy nie pachną, nie pach, pachną Boże, nie pachną tanio, pospolicie, mainstreamowo, nie wiem, celebrycko, drogeryjnie i tak dalej. Tylko chodzi o to, że jakby nie do końca one, może tak, Galak Solid, wypadł ciekawie, chyba najbardziej niszowo. Taki motyw troszeczkę, jakbym była w garażu, jakieś takie niuanse. Trochę takie i skóra, i jakieś ym, motoryzacyjne, generalnie ciekawie, tylko że to jest jakoś tak bardzo ułożone na skórze czy na materiale, choć takie bardzo osiadające. Natomiast to, co teraz głównie czuję, to czuję kawę z kardamonem i to, co mi w tym zapachu przeszkadza, ten zapach dla mnie jest jednak zbyt słodki i zbyt górą. Natomiast jeżeli ktoś lubi kawę górmą, takie łakocie kawowe, to już na przykład może być dobra propozycja. Dla mnie jednak terra Mia kartuzja okazała się za słodka. Generalnie te wszystkie zapachy, gdzie dodana jest wanilia i tak dalej, nie. Chociaż wyjątkiem jest w sumie Eccentricity i bo tam jest też w sumie tak yy, słodkościowe motywy są, celem utrwalenia, wzmocnienia tej kawy, z tego co wiem. Natomiast yy, tak jak rozmawiałam z twórcą, właśnie jakby dodatek do kawy, czegoś słodkiego, jakby powoduje, że ta kawa się dłużej utrzymuje, że ciężko jest utrzymać tą fazę takiego takiej ciemnej, ponurej espresso kawy, takiej głębokiej, mocarnej. Ciężko jest utrzymać taką fazę, łatwiej jest utrzymać fazę kawową na słodko. Natomiast eccentricity, pomimo no słodkich, nie jest stale słodko. Tu jest bardzo taki właśnie bardziej taki wypiek kawowy, bym powiedziała, ciasto może kawowe, jakieś takie motywy górmowe, ale takie ciastowo, jakieś takie słodkie wypieki, bardziej Czuję. Natomiast jeżeli chodzi o y, wiśnie, a w ogóle powinnam powiedzieć jeszcze nazwy, więc tak. GALAXOLIT ISO -E super. Tak dokładnie, jakby ktoś chciał to odszukać y, w ofertach. Kawa, bo są dwie albo trzy, chyba dwie. Kafe, y, kardamon ISO -E super. Chyba na, na tym ISO mi te zapachy nie pasują, nie wiem. Y, w sensie bo jakoś tak może właśnie... Hmm. To wszystko jeszcze trzeba sprawdzić. Po prostu zaraz powiem, że o się o to mi chodzi. Ta wiśnia jest dla mnie za słodka. Nie jest jakoś landrynkowa, ale ja bym wolała jednak ją bardziej przełamaną, jednak bardziej ponurą, ciemniejszą. Jednak moich ideałów wiśniowych nic nie pobije. To znaczy powiem tak, te zapachy, jak dobrze pamiętam, kosztowały chyba 50 za taki flakon. Uważam, że to nie jest dużo. W sensie, że to jest dobry stosunek ceny do jakości. Pomimo, że te zapachy mi osobiście nie, nie, ule, nie, nie leżą, ale jakby to powiedzieć. Ja bym tylko zamawiała taki olejek kawowym. I może, jak dodam więcej kawowości do tego, to odleży. To może właśnie jakby trochę skontrastuje tę słodycz. Natomiast bardzo mocne parametry w sensie tego zapachu z kawą. Cały czas teraz wokół mnie. Ta kawa, a dużo mocniej, zaaplikowałam dwa pozostałe. Zaplikowałam na przedramiona tamte dwa pozostałe, plus na, e, też poszło na fragment ubrania. Natomiast kawę tylko i wyłącznie na jeden mały skrawek nadgarska. Natomiast ona głównie, pomimo mniejszej aplikacji, daje znać o sobie. Bardzo to ciekawi mnie ten Galaxy Solid, tylko ubolewam, że on tak strasznie osiada na skórze. W metykietami te się też podoba żeby powiedzieć. Te w ogóle buteleczki były w ogóle różnie napełnione. Nie były wszystkie identycznie. Nie wiem, ale już nie wnikam. Um, ja osobiście nie lubię takich złotych atomizerów. Sama minimalistyczna, taka ciemna buteleczka fajnie. Podoba mi się w sumie te, takie, te Galaxolid. Te dwie pozostałe y, trochę mnie. Natomiast one są takie wszystkie, takie bym powiedziała y, rzemieślnicze to nie jest to słowo, o które mi chodzi, ale takie są dosyć takie surowe. Nie wiem, jak to powiedzieć, takie nieudziwnione, bo podoba mi się to generalnie, to wszystko. Czy tutaj, tu może bym jakoś tam kolorystykę zmieniła? Natomiast osobiście mi się podoba z tych trzech etykiet ta, właśnie. No, wie, złote korki mi osobiście nie pasują, natomiast to już pewnie nie jest aż tak prosto znaleźć buteleczkę. Często, w sumie, jednak te złote wstawki w tym dekancie kobiety mafii chyba też jest. Także to już nieuniknione. Mogłabym jeszcze jakiś zapach zaaplikować, a dlaczego zaczęłam od tych? Dlatego, że te faktycznie wzięłam w większej ilości i mnie ciekawią, czy, czy to były dobre wybory. Inna sprawa, że takie zapachy, które mam w większej ilości, mogę sobie po prostu już tak porządnie aplikować. Tamte, jednak muszę to dobrze rozpracować, żeby ta próbka mi starczała przynajmniej na dwa testy. Są to próbki w fiolkach szklanych z patyczkiem. Ja wolę aplikować, testować, oceniać, yy, że powiem, ogarniać i omawiać i wszystko, zapachy, jednak z yy, jakichś form, które mają atomizę, rozpylenie, samplerek. W związku z tym ja te fiolki z patyczkami będę przelewała, więc muszę ogarnąć, czy starczy mi tych samplerków. Prawdopodobnie nie starczy, bo muszę coś jeszcze innego naszykować. Inna sprawa, yy, że tak naprawdę, no. To jest troszeczkę uciążliwe otwieranie z tymi patyczkami, także ja znając życie jak teraz się śpieszę lepiej, żebym się tym nie zajmowała. Ewentualnie jeden zapach sprawdzę. Zastanawiam się, chyba pod kątem aktualnym, jak aktualnie, że tak powiem, lubię takie motywy jak kawa, wiśnia, śliwka. Faktycznie te motywy lubię mocno w okresie takim jesienno-zimowym, teraz zimowym. Więc prawdopodobnie śliwkę, bo wiem, że śliwka w tych próbkach jest, bo już na przykład zapachy z, tam, z bananem, bananowcem, porzeczką, tam błysą lasy bardziej pod kątem wiosenek, by Wolę najpierw sprawdzić te zapachy, których ewentualnie chciałabym więcej, w takim właśnie takiej aurze, z takimi akordami, z takim motywem, z takim klimatem, właśnie aktualnym. Ciekawi mnie ten zapach z prażonymi orzechami. A propos orzechów, to to jest w ogóle ciekawy motyw, czy to jesienno-zimowy, czy to gourmand. Ech, powiem szczerze, to jest taki w ogóle motyw, y, który fajnie by mógł być ograny, gdyby go nie zasłodzili, mm, gdyby właśnie go tak nie wypłaszczać, gdyby na przykład dodać do takiego wyprażonego orzecha jakąś wytrawną, y, taką wręcz mroczną, y, ciemną deserową czy gorzką czekoladę albo właśnie łączyć to z drewnem, z jakąś leszczyną, takim klimatem bardziej bliskim, e, drzewnoleśnym akordom. I tutaj na przykład Imaginary Autors, ten Whispered, jak dobrze wymawiam, to jest taki zapach, wokół którego krążę i krążę, pewnie w końcu się u mnie pojawi. To jest chyba e, najdroższy zapach, jeżeli chodzi o książeczki Imaginary Autors, z których to mam dużo, natomiast na ten się nigdy nie zdecydowałam, ponieważ ja wyczuwałam w nim takie nuty ściółki w tym zapachu. Natomiast ostatnio ten zapach układa się głównie takim lasem drzewno-słodkawym, i jest taka początkowa faza takich orzechów w lesie, takich orzechów z drewnem, i ta faza mi się bardzo podoba. Ukazuje niezwykle szlachetne ujęcie motywu orzechowego, nie takiego zasłodzonego, infantelnego i tak dalej, niewypłaszczony jest to motyw. Natomiast y Ubolewam, że ta faza orzechowa jednak długo się tam nie utrzymuje, stąd też ponawiam i ponawiam testy i nie wiem, czy się skończy flekonem. Zobaczymy. Natomiast y, tam jest to ciekawie wplecione. Poznałam różne zapachy orzechowe, y, różne się przewijały, natomiast z różnym skutkiem, a już w ogóle motyw taki zielono-orzechowy to już w ogóle rzadki motyw. Wyczułam go tak naprawdę, może w dwóch, może w trzech zapachach niezwykle rzadki motyw. Być może jeden z nich będę miała w postaci flakonu, drugi w większej ilości tylko muszę namierzyć, który to dokładnie dlatego, że jeden z tych zapachów to jest zapach polskiego twórcy niszowego Ala. To jest jeden z rycerzy tylko muszę w końcu ustalić, który to był rycerz z tą nutą orzecha i jego faktycznie myślę, że chciałabym większą ilość Podobnie jak jednego pewnego żywicznego rycerza, który coś miał z bakaratu, ale było dużo, dużo lepiej. To było przełamane, to było inaczej, to było tak szlachetniej, tak prawdziwiej, tak drzewniej, tak leśniej. Leśniej, tak, oczywiście to moje neologizmy. Teraz jak macham tutaj ręką, nie ręką i tak dalej, to ta kawa duże, duże skrzypce gra. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie jest jednak zbyt słodko. To jednak jest w całym tym połączeniu kawa plus słodycz, jest dla mnie to niestety połączenie mdlące. Dwa pozostałe zapachy na pewno potestuję jeszcze raz i podejrzewam, że te trzy prawdopodobnie mówię w formie recenzji, pozostałe w formie pierwszych wrażeń, dlatego że recenzji po próbce jednominitrowej raczej nie będę robiła, natomiast te trzy zapachy, które mam w większej ilości, czyli wiśnia, kawa z kardamonem oraz ten Galaxy Solid, to już na spokojnie mogę omówić. Bardzo ciekawy mnie też ten galaksoid. to też jest zapach jeden z tych trzech, który nadaje się na skórę męską, także sprawdzimy też jak na Darku. Powiem szczerze, te dwa pozostałe raczej wątpię, żeby to było sens testować na skórze męskiej. Miałem tę kawę z kardamonem, ciekawa jestem tej drugiej kawy. Niestety, tak jak mówię, dowiedziałam się o tym zapachu po zamówieniu, już nie było możliwości dorzucić, ale będę miała na uwadze tą drugą, która ma bardzo dobrą opinię, że tak powiem, nie omieszkam sprawdzić. Tam wygląda na dużo yy, taki... Dużo bardziej taki, bym powiedziała, niszowy, mniej słodki, taki bardziej ciemny, ponury. Klimat i większa szansa na kawę espresso. W ogóle, jeżeli macie jakieś odkrycie kawowe, to koniecznie dajcie znać. Ja lubię kawę w perfumach, w życiu nie lubię. Lubię zapach kawy, nie lubię smaku kawy. Natomiast ym, kawa może być ciekawym dodatkiem, ale ja lubię kawę na sposób wytrawny, ponury, ciemny. Yy, głęboki espresso niż yy, ewentualnie kawiarnia, taka, jaka jest zawarta, niezwykle urokliwa, abym powiedziała, że bardziej taka po prostu to takie arcydzieło kawiarniane, czyli wbrew nazwie Wafel Imaginary Autos, to jest ciekawe, bo czemu się spodziewał słodyczy, wafelków itd. A na mnie ten zapach jest głównie taką wytrawną kawiarnią. Natomiast ten mówię ten ma za dużo słodycze, ja od takich słodkich kaw raczej stronie Acro Awake ma w sumie taką wyważoną słodycz, ale akurat ten zapach jest takim trochę wyjątkiem, jeżeli chodzi o kwestię kawy na y, troszeczkę słodszy sposób. Mam nadzieję, że zaspokoiłam trochę ciekawość. Uważam, że warto sprawdzać te zapachy. Yy, nie są drogie, są inne i myślę, że jest szansa na dobry stosunek ceny do jakości. Jeżeli ktoś pozna coś, to koniecznie dawajcie znać Może coś z tych zapachów, których ja jeszcze nie mam odebranych To będę miała je na uwadze przy kolejnym Tak jak mówię, na razie koniecznie muszę sprawdzić kawę Oraz jeszcze chyba zapach, który się nazywa Tymczasem sprawdzałam paintball Mnie ciekawy i jeszcze jakiś chyba jeden Kilka zapachów mnie zaintrygowało, także Pewnie skuszę się na jeszcze jedno zamówienie Ale to po sprawdzeniu tych może któraś spróbka okaże się tak frapująca, tak intrygująca, że będę chciała więcej sprawdzić. Także większość tych zapachów można kupić w postaci 10 ml, chyba część też w postaci 30. Te właśnie były w takich 50 litrowych buteleczkach i one mają dobry stosunek cen do jakości, w sensie pomijając to, że mi dla mnie za słodka. To uważam, że stosunek ceny do jakości tutaj sutówka za mililitr bardzo dobry. W przypadku GALAXOID bardzo ciekawy, niszowy klimat, tylko zbyt dla mnie tak y, osiada, ale zobaczymy. Nie jest to drogi zapach, można po prostu mocniej y, aplikować. Zresztą w bo ja też y, w tych początkowych fazach testów y, uważałam, że te zapachy zbyt osiadają, zbyt są blisko skórne, jakby nie jestem w stanie z nimi pracować w ten sposób. Natomiast potem stała się rzecz dziwna: te zapachy tak osiadające na skórze, tak blisko skórne, przy takiej dużo mocniejszej aplikacji, potrafiły ukazać tak intrygujący charakter, że wiele próbek zamieniło się w flakony. I to w takie flakony, które po prostu y, są takim mocnym elementem y, wśród moich flakonów, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona i uważam, że to jest świetny stosunek ceny do, do jakości. Niektóre zapachy od razu zaiskrzyło, niektóre po czasie. la mnie rozczarowała, później niesamowicie zaiskrzyło. Sweetster miałam mieszane odczucia, ostatecznie bardzo zaiskrzyło. lawę od razu zaiskrzyło, John od razu zaiskrzyło. Natomiast dużo zapachów kończyło się tak, że ponawiałam, ponawiałam. Dużo nadziei miałam względem Moss 1 i 3. Niestety w jedna, jedna wersja sła zbyt bardzo w stronę kaszmeranu, a na ten ten kaszmeran taka trochę aura à la kolba kukurydzy, więc na nie Ta aura mi niestety przeszkadza w różnych zapachach właśnie z wykorzystaniem tego składnika wśród właśnie polskich twórców natomiast w drugiej coś tam też mi nie grało generalnie nie na coś takiego liczyłam natomiast dużo innych mnie zaintrygowało z tych najnowszych, tych takich bogatszych zapachów Bojara perfum Bojara przy współpracy z, z kimś jeszcze ale nie do końca jeszcze, czy zostało podane z kim, natomiast Bogatsza, droższa seria, 320 zł za 50 m, czyli więcej dwa razy drożej, ponad dwa razy drożej. To właśnie trzy zapachy nowe i bogatsze formuły. i Ja mam dwa zapachy, będę omawiała ym, oraz ym, trzeciego jeszcze nie mam. One są w razie fazie testów. Jeden zapach, jak pomachałam z fiolki, bo zresztą z jestem sympatyczkami, yy, korzenność, yy, dosyć w stronę górmą. Yy, I drugi. Mam wrażenie, że chyba zbyt męskawo, ale to powąchanie z fiolki. Na razie jeszcze się nic nie wypowiem, będę testować, też muszę właśnie przelać do, do samplerków. Natomiast jakby większą szansę na flaku mówię, w przypadku tego, tej korzenności, chociaż to i tak chyba nie do końca mój klimat, ale bardziej, bardziej coś, co faktycznie mogłoby się tym zakończyć. Trzeci zapach, może w ogóle, nie wiem, na razie chyba nie można o nich mówić, także nut chyba i tak nic nie mogę podawać, także to tyle. Co ja chciałam powiedzieć, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Imbir jeszcze z perfumy, bo ja ramam próbkę, także też będę omawiała. Na moim kanale jest w ramach serii patryców Perfumowy właśnie omówienie tej polskiej marki. Ja poznałam markę, że tak powiem, przy zakupie lawę. Piękna, ciemna, ponura, gorzko deserowa, deserowo-gorzka czekolada w lesie i niesamowicie na zapach się zmienia to jest dla miłośników takich drzewności lasów, czekoladowości ponurych w lesie, właśnie stylu Olympic Orchids typu właśnie Seattle czekolad czy czekolad czy czekolad Szokolad Seattle, także to tyle, dziękuję za uwagę pozdrawiam serdecznie, jeżeli macie coś innego z polskich twórców niszowych niezależnych, wartego